Witam Państwa i zapraszam na aktualności ratajskie. W bieżącym wydaniu naszego programu sprawdzamy, jak idą wiosenne porządki w naszej dzielnicy i czy władze miasta robią cokolwiek w sprawie plagi dzików. Zapraszam. Jesteśmy w okresie wiosennych porządków w mieście. Choć większość z nich miało miejsce jeszcze przed świętami wielkanocnymi, to teraz urzędnicy, właściciele gruntów oraz społecznicy i mieszkańcy sprzątają kolejne miejsca. I tak tutaj w parku Rataje, na terenie zlokalizowanym pomiędzy Aleją Spacerową a Skansenem Średzkiej Kolei Powiatowej w sąsiedztwie Kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, radny Adam Pawlik chce wyciąć drzewa i zarośla. Po to, aby odsłonić skansen, który powstał. Kilka lat temu. W tej chwili, w miesiącach letnich, kiedy, kiedy zieleń bujnie kwitnie, cały ten skansen jest całkowicie zakryty, zasłonięty. Adam Pawlik twierdzi, że na to zadanie pieniądze miejskie są. Problem w tym, że to teren prywatny. Potrzebna jest więc zgoda Wydziału Ochrony Środowiska na wycinkę drzew i właściciela na wykonanie tego zadania na jego terenie. Zwróciliśmy się więc do zarządu Zieleni Miejskiej z pytaniem o taką możliwość. Otrzymaliśmy taką odpowiedź. Zarząd Zieleni Miejskiej, jeśli to będzie możliwe, dołoży wszelkich starań, aby spełnić oczekiwania mieszkańców. Do sprawy więc wrócimy w kolejnych aktualnościach ratajskich, tymczasem przenosimy się w inne miejsce. Mieszkańcy przyglądają się okolicy parku Rataje wnikliwie. Dlatego pytają nas z kolei o możliwość uporządkowania tego terenu niedaleko osiedla polan. To miejsce spotkań okolicznych mieszkańców, również na prywatnym terenie, jednak jest ono ogólnodostępne i niewygrodzone, więc obowiązuje tu całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, który jest łamany. Dlatego Straż Miejska poprosiła właściciela o uporządkowanie terenu. Jaka była odpowiedź? Właściciele zadbają o czystość. Tego, tego miejsca, ta zabudowa im nie przeszkadza, a nawet padło takie stwierdzenie, że nie życzą sobie tam obecności funkcjonariuszy Straży Miejskiej. W związku z tym, że teren nie jest ogrodzony i ogólnodostępny, Straż Miejska jednak zapowiada swoją obecność w tym miejscu. Mogą więc posypać się mandaty za spożywanie alkoholu. W Poznaniu jest około stu koczowisk, które strażnicy regularnie odwiedzają. Porządkują też prywatne i miejskie tereny, które są regularnie zaśmiecane przez mieszkańców, jak choćby to miejsce na skrzyżowaniu ulic Inflandzkiej i Piłsudskiego. W części jest to teren miejski. Już jest przygotowana informacja, pismo z prośbą o doprowadzenie do uporządkowania. Tudzież takie same pisma będą skierowane już na dniach do prywatnych właścicieli pozostałych działek. Wszystkie podobne przypadki można zgłaszać do Straży Miejskiej. Dostaliśmy zapewnienie, że każdy taki problem będzie rozwiązywany. Już od dłuższego czasu dziki na ratajach są normą, ale w odniesieniu do ostatnich miesięcy należałoby użyć raczej słowa plaga. Dziki pojawiają się codziennie na wszystkich osiedlach w naszej dzielnicy. Na portalach społecznościowych mieszkańcy rataj ostrzegają się wzajemnie przed tymi zwierzętami. Wielu boi się o swoje bezpieczeństwo. Dochodzi nawet do tego, że niektórzy pytają, czy w okolicy nie grasują obecnie dziki, ponieważ chcą spokojnie wyjść na spacer z psem. Co gorsza, zdarzają się również i takie sytuacje, jak ta z osiedla oświecenia. Ktoś rozrzucił resztki żywności w zieleni przy ulicy Piłsudskiego, właśnie dlatego tak często można spotkać tutaj dzika, żalą się mieszkańcy. Wszelkie niebezpieczne sytuacje związane z tymi zwierzętami należy zgłaszać do straży miejskiej, która dalej przekazuje informacje do urzędu miasta. My zadaliśmy pytanie urzędnikom, jakie działania podejmuje miasto, aby mieszkańcy ratajskich osiedli nie musieli bać się na spacerze z psem. Odpowiedzi udzielił Witold Rewers, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. W ciągu ostatniego miesiąca dwa koła łowieckie, Sokół oraz Ratusz, razem z Pogotowiem do Spraw Usuwania Zwierzyny zdjęły trwale 65 dzików z terenu Poznania. W najbliższych miesiącach planowane są budowy paśników na terenie lasów poznańskich, by w ten sposób wywabić część zwierząt z terenów miejskich. Równolegle w Poznaniu oczyszczane będą te miejsca, które upodobały sobie dziki. Mowa np. o przyrzedzaniu gęstych, dziko rosnących krzewów i zarośli, w jakich często kryją się te zwierzęta. Strażnicy miejscy przypominają, że poza wyznaczonymi miejscami psy należy trzymać na smyczy, a w przypadku napotkania dzika należy zachować spokój i nie zbliżać się do zwierzęcia. Rozpoczął się pierwszy z tegorocznych większych remontów nawierzchni jezdni w naszej dzielnicy. Na ulicy Piwnej zakład robót drogowych frezuje starą nawierzchnię. W związku z tym ulica została zwężona. Objazd został poprowadzony od ulicy Dymka w kierunku ulicy Kobyle Pole i ulicy Stalowej poprzez Majakowskiego i ulicą Wilczą, na której wprowadzony jest tymczasowo ruch jednokierunkowy. Oprócz prac ulicy Piwnej w tym roku planowane są remonty nawierzchni na ulicy Krzywołustego, dokładnie na odcinku od węzła nad A2 do wiaduktu na Franowie, część wjazdowa. Podobnie będzie na ulicy Warszawskiej, gdzie w tym roku ma być zerwana stara i ułożona nowa nawierzchnia na odcinku od skrzyżowania z ulicą Świętego Michała po ulicę Krańcową. Uwaga na oszustów. W naszej dzielnicy w ostatnim czasie pojawiali się złodzieje, którzy między innymi metodą na wnuczka próbowali okraść naszych seniorów. Oszuści zmieniają swoją taktykę i swoje działania powiązują z pandemią. Dlatego policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Centrum Inicjatyw Senioralnych postanowiło uruchomić telefoniczny dyżur policjanta. Niestety obserwujemy, że oszuści nie wahają się wykorzystać sytuacji pandemicznej do tego, aby się wzbogacić, aby zdobyć pieniądze, dlatego też kontaktują się z osobami starszymi i proponują na przykład szczepienia bez konieczności oczekiwania w kolejce na termin. Proponują także różnego rodzaju usługi, jak na przykład dezynfekcję pomieszczeń, wszystko po to, żeby dostać się do naszych mieszkań, do naszych domów, splądrować Pomieszczenia, i ukraść nasze oszczędności czy też wartościowe przedmioty. Policjanci udzielają informacji na temat zagrożeń, z jakimi seniorzy mogą spotkać się w życiu codziennym. Informują, gdzie w razie konieczności uzyskać pomoc w danej sprawie oraz jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Deżury odbywają się w każdy wtorek w godzinach od 12 do 14 pod numerem telefonu 887-666-508. Policjanci przypominają, każda chora osoba, która tego potrzebuje zostanie przyjęta do szpitala, a do szczepień przeciwko COVID-19 został utworzona ogólnokrajowa rejestracja. Bioodpady bez foliówki, zgniatanie butelek PET i składanie kartonów to proste działania, które znacznie wpływają na ekologię. Związek Międzygminny GoAP edukuje młodzież mimo pandemii. Jego pracownicy właśnie ogłosili konkurs z okazji Światowego Dnia Ziemi. Brawo konkursów uczestnicy klas 1-3 muszą wykonać rysunek albo kolaż, który zachęca do wrzucania bioodpadów bez foliówek, tak, luzem. Natomiast tak. dla klas 4-6 te klasy muszą się zmierzyć z wykonaniem instalacji z butelek PET, które pokazują, jak ważne jest zgniatanie tych odpadów z tworzyw, z tworzyw sztucznych. Z kolei dla klas 7-8 przygotowaliśmy tutaj zadanie, które polega na tym, że muszą oni napisać wiersz albo rymowanka. Foliówki trafiające wraz z bioodpadami do brązowego pojemnika zanieczyszczają kompost, z kolei niezgniecione butelki czy kartony prowadzą do szybkiego zapełniania się pojemników. Goab informuje, że mimo licznych szkoleń i kampanii, wciąż zapominamy, jak ważne jest właściwe postępowanie z odpadami. Wykonanie prac ma o tym przypomnieć uczniom. Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne ekogadżety, bidony, śniadaniówki, torby na zakupy czy woreczki bawełniane, ale także gry o tematyce odpadowej czy książki z nurtu Zero Waste. Także zachęcamy do udziału w naszym konkursie. Na zgłoszenia Związek Międzygminny GOAP czeka do 4 maja. Praca należy przesłać na adres e-mail edukacjamałpa.goap.org.pl lub w wiadomości prywatnej na fanpage'u GOAPu na Facebooku. Więcej informacji na naszej stronie internetowej. Najciekawsze prace GOAP wykorzysta do przeprowadzania swoich e-kolekcji. Trwa okres rozliczeń z fiskusem. Każdy podatnik zobowiązany jest do przedstawienia swojej deklaracji podatkowej do końca kwietnia. Przy tej okazji warto wiedzieć, jakie ulgi podatkowe nam przysługują. Jedną z nich jest ulga rehabilitacyjna. Skorzystać z tej ulgi mogą osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności bądź decyzję o przyznaniu renty oraz osoby, które mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, przy czym roczny dochód osoby niepełnosprawnej w tym przypadku nie może przekraczać 14 400. Co można odliczyć? Między innymi koszty używania samochodu, czy też koszty utrzymania psa przewodnika. Przystosowanie domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej oraz sprzęt do rehabilitacji również objęte są ulgą. W tych przypadkach ulga może wynieść maksymalnie 2280 zł, ale to nie wszystkie możliwości. Najczęstszym wydatkiem odliczanym przez osoby niepełnosprawne jest wydatek poniesiony na leki, z tym, że tu należy pamiętać, że odliczamy tylko różnicę pomiędzy faktycznie poniesionym wydatkiem w danym miesiącu a kwotą 100 zł. W jaki sposób naliczana jest ulga rehabilitacyjna w przypadku leków? Posłuszmy się przykładem. Jeśli jakaś osoba niepełnosprawna bądź opiekująca się niepełnosprawnym wydała w styczniu 300 zł. To po odjęciu kwoty 100 zł otrzymujemy różnicę w wysokości 200. I taką kwotę możemy odliczyć od podatku. A jeśli w czerwcu ta sama osoba wydała na leki 400 zł, to odliczyć można 300 za czerwiec. Łącznie suma ulgi podatkowej za dany rok wynosi więc 500 zł. Zakupy poniżej 100 zł nie podlegają odliczeniu. Urząd Skarbowy zachęca ponadto do umawiania wizyt przez internet najlepiej zrobić to poprzez stronę podatkigov.pl